Ja jestem studentką trzeciego roku kosmetologii i chciałabym tak wkrótce powiedzieć mniej więcej, na czym ten kierunek polega. Więc kosmetolog jako zawód przyszłości. Tak, bez wątpienia kosmetologia to kierunek z perspektywami. Usługi kosmetyczne stają się coraz bardziej popularne. Teoretycznie mówi się, że naturalne jest piękne, natomiast w dzisiejszych czasach każdy chce być i piękny, i młody. A co za tym idzie, zapotrzebowanie na tego typu usługi wciąż rośnie. Dla kogo? Oczywiście kosmetologia będzie doskonałym wyborem dla osób, które pragną otworzyć własny salon kosmetyczny, ale nie tylko. Po ukończeniu studiów na kierunku kosmetologia istnieje możliwość pracy w salonach odnowy biologicznej, przemyśle kosmetycznym, sanatoriach czy handlu. Zawód kosmetologa mogą wykonywać nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Gdzie? Chciałabym zaprosić Was na nasz Wydział Nauk o Zdrowiu, który mieści się przy Placu Dąbrowskiego 2 w Płocku, gdzie posiadamy 4 doskonale wyposażone pracownie, w których uczymy się wykonywać zabiegi na sobie, więc i my czerpiemy pewnego rodzaju korzyści. Posiadamy także laboratorium chemiczne, gdzie uczymy się tworzyć kosmetyki od podstaw. Kształcenie praktyczne. Zajęcia praktyczne w pracowniach już zaczynamy od pierwszego roku studiów. Małe grupy ćwiczeniowe, maks 16 osób, więc że tak powiem nie ma tłoku. Każdy jest w stanie podejść z bliska, zobaczyć jak każdy zabieg po kolei się wykonuje. Ponad 550 godzin ćwiczeń w pracowniach kosmetologicznych, 960 godzin praktyk zawodowych, certyfikowane kursy i szkolenia organizowane przez naszą uczelnię oraz możliwość wyjazdu na targi. Ponad 30% naszej oferty stanowią przedmioty do wyboru, na przykład modelowanie sylwetki, nowoczesne formy aktywności ruchowej, charakteryzacja i makijaż sceniczny, wizaż i stylizacja, patologia odżywiania z elementami popularnych diet oraz podologia. Co dalej? Po ukończeniu studiów na kierunku kosmetologia jesteśmy gotowi do pracy w profesjonalnych salonach kosmetologicznych. Możemy uzupełniać swoją wiedzę kursami i szkoleniami. Możemy kształcić się na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia, zdrowie publiczne czy chemia kosmetyczna. Egzamin składa się z 3 etapów. Teoretyczny, który odbywa się w naszej uczelni, praktyczny na pracowniach oraz obrona pracy dyplomowej także w naszej uczelni. Dodatkowe możliwości. Możemy pogłębiać swoją wiedzę w studenckim kole naukowym COSMO, wyjazdy zagraniczne do uczelni partnerskich, a także udział w konferencjach i sympozjach. Wybór należy do Ciebie.